Szczęść Boże, Polski Punkt Widzenia. Krzysztof Loż, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mija 100 dni rządu. Te 100 dni rządu podsumowywała pani premier Beata Szydło, podsumowywali też ministrowie. Dzisiaj w studio witamy właśnie też ministra, który podsumowywał 100 dni swojego urzędowania, pan profesor Jan Szyszko, szef resortu środowiska. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie pana, witam serdecznie telewizorów. Panie ministrze, najpierw tak od spraw ogólnych. Pana zdaniem to były ciężkie, powiedzmy ogólnie 3 miesiące dla rządu Beaty Szydło? Ja myślę, że to były czasy bardzo intensywnej pracy, bardzo interesujące. No i oczywiście bardzo ciężkie, dlatego że opozycja stara się korzystać ze swoich praw. A te prawa są określone, ale również myślę, że troszeczkę opozycja nadużywa swoich praw, atakując w sposób troszeczkę nieprzyzwoity. To przeszkadzało, te ataki opozycji w pracy? Ja myślę, że nie przeszkadzają, dlatego że to jest rząd twardy, doświadczonych polityków. I raczej tego rodzaju akcje wzmacniają nas i wiedzą, że na pewno działamy w dobrym kierunku. I tu opozycja pod tym względem spełnia na pewno swoją rolę. Opozycja jest po to, żeby krytykować. O ile mam żal, to tylko to o to, że może troszeczkę za mało kultury w krytykowaniu. Czyli myślę, że autorytet Sejmu będzie budowany, jak również rządu, kiedy ta krytyka będzie rzeczywiście merytoryczna, słuszna i w sposób kulturalny wypowiadana. A czy dzisiejsza chociażby zapowiedź pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny, że wyraził się, że Platforma będzie totalną opozycją, pana niepokoją, czy też raczej... Nie, no to jest rola opozycji i wcale się nie dziwię, że chce być totalną opozycją. Natomiast myślę, że totalna opozycja pomimo wszystko powinna być totalna tam, gdzie to jest sprzeczne z programem partii opozycyjnej, a mnie się wydaje, że partia opozycyjna w tej chwili nie ma programu, tylko jedynym programem jest być nie w stosunku do tego, co mówi koalicja, co mówi układ rządzący. Koalicja rządząca w pewnym sensie, no prawda? Tak. Panie ministrze, już wracając jakby, wchodząc na pana podwórko, 3 miesiące i trochę to był czas intensywnej pracy. Co było według pana takim najważniejszym zadaniem, przed którym stanęło ministerstwo? No bardzo trudnym zadaniem, a równocześnie i bardzo ważnym, to była sprawa związana z 21. konferencją stron konwencji klimatycznej w Paryżu. Przecież ta konferencja rozpoczęła się w końcu listopada, a rząd nasz trwał dopiero 10 dni, czyli z marszu trzeba było. Myśmy wchodzili w sprawę konwencji klimatycznej. Natomiast byliśmy stosunkowo dobrze przygotowani do tego, dlatego że ja z jednej strony jestem związany z konwencją klimatyczną od 20 lat. Byłem prezydentem 5. konferencji stron konwencji klimatycznej. Później w ramach rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 przecież przygotowywałem COP, czyli 14. konferencję stron konwencji klimatycznej w Poznaniu. A cały czas, będąc również i w opozycji, sprawy te mnie niezwykle mocno interesowały, gdyż zawsze widziałem w konwencji klimatycznej dobre narzędzie kreowania polityki zrównoważonego rozwoju w układzie światowym, gdzie Polska powinna być dostrzegana, wręcz nawet powinna być liderem w tym zakresie, gdyż mamy ogromne osiągnięcia. I ten Paryż ocenia pan pozytywnie? Ja ten Paryż oceniam bardzo pozytywnie, dlatego że w Paryżu udało się osiągnąć porozumienie tym razem światowe. O ile porozumienie wynikające z załącznika do konwencji klimatycznej, który był protokół z Kioto, dotyczyło państw tylko i wyłącznie wysoko rozwiniętych. I ten protokół wszedł w życie, dlatego że 55% emisji państw wysoko rozwiniętych ratyfikowało protokół z Kioto, tyle porozumienie paryskie dotyczy wszystkich państw świata i porozumienie paryskie wejdzie wtedy, kiedy ratyfikuje to 55% emisji wszystkich państw świata, a więc to jest ogromna różnica w tym zakresie. Panie ministrze, a kiedy możemy się spodziewać, że w polskim parlamencie ta sprawa stanie ratyfikacji? Ja myślę, że powinna stanąć stosunkowo szybko. Teraz jest zbliża się 22 kwietnia. To będzie podpisanie porozumień z Paryża. Czyli uroczyste podpisanie tego, co
może być, ustaliliście w Paryżu? To, co żeśmy ustalili, będzie podpisanie tego. Jedziemy oczywiście do Nowego Jorku, żeby to podpisać, a później się rozpocznie proces ratyfikacji, a proces ratyfikacji są specjalne procedury i wtedy ratyfikować albo inaczej podpisać może reprezentant Polski wtedy, kiedy no, parlament wyrazi na to zgodę. Czas teoretycznie do kiedy mają państwa, które będą ratyfikować tę konwencję? To jest do końca 2020 roku, tak jest zapisane w porozumieniu paryskim, że do końca 2020 roku protokół wejdzie w życie, o ile ratyfikują go państwa, których emisja w układzie globalnym stanowi 55% całej emisji światowej. Czyli jeżeli państwa wysoko rozwinięte, i powiedzmy Europa to ratyfikują, to wtedy wejdzie w życie. Nie, znaczy akurat w protokole z Kioto była specjalna sytuacja, dlatego że te 55% emisji państw wysoko rozwiniętych nie można było osiągnąć bez Stanów Zjednoczonych, albo bez Rosji, albo bez Unii Europejskiej. Czyli dwie z tych trzech wymienionych organizacji państwowych, czy też no, wspólnotowych musiały wyrazić no, chęć ratyfikacji, bo wtedy osiągało się 55% emisji państw wysoko rozwiniętych i udział wtedy Unii Europejskiej był rzeczywiście znaczący. Natomiast w tej chwili może być sytuacja taka, że o ile ratyfikują to Chiny, ratyfikują to Indie i Brazylia i jeszcze Indonezja do tego dojdzie, to wystarczy, że tylko Stany Zjednoczone albo Rosja, a może nawet i bez tych państw można również ratyfikować i porozumienie paryskie wejdzie w życie. A więc jakby w pewnym sensie rola Unii Europejskiej zmalała zdecydowanie, gdyż wtedy bardzo dużo znaczyła w układzie 55% państw wysoko rozwiniętych. A tych państw było 36, to były państwa OECD, a w tej chwili jednak to jest prawie 200 państw świata, a największym jednak emitentem są Chiny. Wprawdzie w przeliczeniu na głowę mieszkańca mają, ale w gruncie globalnie mają 1,4 mld mieszkańców. Średnia emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest około w tej chwili chyba gdzieś około 6 ton. W związku z tym to jest ogromny udział w ogólnej emisji w skali globalnej. Panie ministrze, a co to porozumienie paryskie nam daje? Jakie my z tego korzyści będziemy mieli? No to jest porozumienie paryskie, które wyraźnie odbiega od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, gdyż polityka Unii Europejskiej do roku 2020 oparta jest głównie rzeczy tylko i wyłącznie na bazie redukcji emisji do atmosfery. A porozumienie paryskie wróciło do korzeni konwencji klimatycznej, która wyraźnie mówi, że należy za wszelką cenę, jak najszybciej, jak najtaniej, dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i można to robić nie tylko na bazie nowych technologii spalania, czyli redukcji emisji do atmosfery, ale również można to robić na bazie zwiększenia pochłaniania przez naturalne pochłaniacze, jakimi są lasy, gleby, torfowiska. A trzeba pamiętać, że gro dwutlenku węgla w atmosferze bierze się właśnie z nieracjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, z wycinania lasów, z degradacji gleb, gdyż właśnie te zespoły przyrodnicze są największym no, takim rezerwuarem węgla organicznego, a jak się wycina, niszczy, pali, no to ten węgiel organiczny, tak samo jak z węgla kamiennego, w formie dwutlenku węgla gromadzi się w atmosferze. A więc porozumienie paryskie mówi, że trzeba tego dokonać jak najszybciej, jak najtaniej i stosując wszelkie metody, które są możliwe do tego, żeby tą koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze zmniejszyć, a równocześnie działając po to, żeby było więcej lasów, żeby chronić bioróżnorodność, żeby regenerować gleby, żeby te gleby były bardziej sprawne, żeby produkowały żywność, żeby również te układy przyrodnicze bardziej efektywnie uczestniczyły w dobrym powietrzu i w dobrej wodzie. Czyli typowy przykład zrównoważonego rozwoju i każde z państw może realizować tą koncepcję na bazie swoich możliwości. Bo gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na emisję dwutlenku węgla do atmosfery, no to jest ogromna rozbieżność między poszczególnymi państwami. Rekordzistą w Europie jest chyba Luksemburg, gdyż ma w przeliczeniu na głowę mieszkańca około 25 ton emisji. Natomiast no, najmniej emituje Tanzania, gdzie ma 150 czy 180 kg na głowę mieszkańca. Więc ciężko jednemu i drugiemu państwu narzucić ten sam na przykład procent redukcji 40%. To jest po prostu niemożliwe, ale Tanzania musi zwiększać emisję, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, musi się rozwijać, przecież musi nastąpić wzrost gospodarczy, ale może uczestniczyć w tym, że stosuje
i dostanie nowe technologie spalania, że dostanie nowe technologie w ogóle produkcji, a równocześnie będzie użytkownikiem. Przeskoczy pewien etap, ale również może uczestniczyć w tym odpowiednio użytkując ziemię, nie wycinając lasy, prawda, czy regenerując te układy leśne. A więc może w tym również uczestniczyć na bazie swoich możliwości i dokonać rozwoju gospodarczego. I to jest niezwykle istotne, z punktu widzenia Polski niezwykle istotne, dlatego że polskim nośnikiem energii w gruncie rzeczy jest węgiel kamienny i węgiel brunatny, a więc stosunkowo wysokoemisyjny. I gdy nas się zmusza tylko i wyłącznie do redukcji, prawda, no to stoimy w zupełnie nieuprzywilejowanej pozycji w stosunku do takich państw, których nośnikiem energii na przykład jest energetyka jądrowa, czy też gaz, czy też ropa, gdyż to są nośniki energii, które mają niższą emisyjność, a w związku z tym są bardziej efektywne. Ale w tym układzie, gdy powie się tak, ale nas interesuje rzeczywiście, żeby jak najmniej było dwutlenku węgla w atmosferze i można to osiągnąć również za pomocą nie tylko redukcji emisji, ale również za pomocą pochłaniania. I w tej sytuacji mamy taką świetną organizację jak Polskie Lasy Państwowe, prawda, które zarządzają ogromną powierzchnią, ponad 7,5 miliona hektarów, które mają zinwentaryzowane wszystko, które wiedzą w jaki sposób działać, żeby zwiększyć pochłanianie, po to, żeby chronić bioróżnorodność, żeby więcej produkować drewna. Więc jesteśmy naprawdę w tej sytuacji, ja bym powiedział, w dobrej sytuacji. Czy możemy emitować trochę więcej, ale również możemy je więcej pochłaniać i możemy to pochłanianie również stosować w innych państwach świata, pomagając na przykład w sprawach leśnych poprzez eksport polskiej myśli leśnej. Panie profesorze, dzisiaj na konferencji padło to pytanie, ta kwestia, chciałem też zapytać, bo jeszcze niedawno wielu ekspertów twierdziło, że ponieważ Unia Europejska prowadzi bardzo restrykcyjną politykę klimatyczną, energetyczną, to nie ma wyjścia, tylko trzeba budować elektrownię jądrową, no bo z węgla musimy wychodzić, rezygnować. Czy ten szczyt paryski, te ustalenia i to, co pan mówi przed chwilą, oznacza, że już, że trudno znaleźć argumenty dla stawiania na energetykę jądrową? Czy też pana zdaniem trzeba dokończyć ten projekt, który zaczęła Platforma Obywatelska PSL, czy też możemy się obejść bez energetyki jądrowej? Panie redaktorze, po pierwsze nie wszystkie państwa w Unii Europejskiej są zwolennikami energetyki jądrowej. Niech pan popatrzy na Niemcy. Niemcy wręcz zamykają wszelkie swoje energetykę jądrową, rozwijają energetykę opartą o węgiel brunatny w gruncie rzeczy, również o węgiel kamienny, ale głównie o węgiel brunatny. Tego mają dużo. Tak? Konsumpcję jednego, znaczy na przeliczeniu na jednego mieszkańca Niemcy mają więcej, no, konsumują węgla niż Polacy, a mówi się, że to Polska w gruncie rzeczy. Że trujemy Europę. A więc wszyscy dbają o swoje interesy, Niemcy również dbają o interesy i to trzeba uszanować, ale Europa musi również uszanować to, że my też chcemy dbać o swoje interesy. I porozumienie paryskie wychodzi temu naprzeciw i tu wbrew, prawdę powiedziawszy, no, Komisji Europejskiej jednak ustalono, ale porozumienie jednak globalne, Unia Europejska musiała się z tym pogodzić. To porozumienie globalne mówi o dobrowolności, o poszanowaniu specyfiki poszczególnych państw i jest równoznaczne. Możemy mniej emitować, ale możemy więcej pochłaniać. Oczywiście wszystko jest przed nami w tej chwili, dlatego że no, jak będzie wyglądała ratyfikacja, jak później będą wyglądały porozumienia, to musimy tu bardzo mocno negocjować jeszcze. Ale jesteśmy skazani, żeby w perspektywie iluś tam lat budować tę elektrownię jądrową, czy też no nie ma jakby w tym sensie przymusu, że musimy koniecznie szukać tego źródła? Nie ma przymusu, są analizy gospodarcze w tej chwili. Porozumienie paryskie stwarza zupełnie inne możliwości. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, niech pan zauważy, mamy ogromne zasoby. Ja mówię już nie tylko tego tradycyjnego nośnika energii, jakim jest węgiel kamienny czy też węgiel brunatny, ale mamy ogromne zasoby geotermalne. Niech pan zauważy, tak jak według szkoły profesora Juliusza Sokołowskiego, nasze zasoby geotermalne przewyższają wielokrotnie nasze potrzeby, a więc możemy teoretycznie, patrząc na to, oprzeć się tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. I tu możliwości są ogromne. Nie tylko wody geotermalne, również i geotermika. O tym wiele osób mówi. W ogóle na świecie, mogę panu powiedzieć, energii nie brakuje. No powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy tylko uzależnieni od technologii, albo żeśmy zainwestowali w pewne technologie,
które są oparte o pewne nośniki energii. No jak zainwestowano, to trzeba z tego wykorzystać. Trzeba zarobić. Muszą zwrócić nakłady, a potem trzeba zarobić. To jest jasne, niech pan zauważy, powiedzmy, sukces geotermii toruńskiej, ogromny sukces geotermii toruńskiej, a geotermia toruńska była blokowana również. Nie? Dlaczego? Dlatego, że była opcja polityczna, która uważała, że trzeba rozwijać wiatraki, a blokować geotermię, w ogóle geotermię. No w tej chwili sytuacja się co nieco zmienia, ale ci, co zainwestowali w energię wiatrową, no będą chcieli ją wykorzystać. I tu będziemy mieli znowu pewną grupę osób, która będzie za wszelką cenę broniła tej energetyki wiatrowej. Ja to rozumiem. Panie profesorze, jakie w tym roku chciałby pan cele zrealizować? Jakie sobie postawiliście w ministerstwie? No w tej chwili oczywiście mówię, pierwsza rzecz to trzeba jednak szybko realizować i dążyć do tego, żeby porozumienie paryskie rzeczywiście nastąpiło i żeby pokazać Polskę jako lidera, żeby pokazać również polskie leśnictwo, że może w tym uczestniczyć. I już 27-29 kwiecień organizujemy tutaj w Układzie Międzynarodowym, począwszy od Rosji, kończąc na Kanadzie, czyli w całym Układzie Lasów Północnych, konferencję na temat bilans dwutlenku węgla i udział w tym bilansie lasów w strefie borealnej, metody pomiaru i podstawy prawne, prawda? Czyli chcemy już rzeczywiście pójść, żeby wyjść z pewną propozycją. A więc to jest pierwsza konferencja w tym Układzie Międzynarodowym organizowana w Polsce. Druga konferencja, również wpisująca się w politykę klimatyczną, niezwykle modną na szczeblu Unii Europejskiej w tej chwili. Chodzi o tak zwany układ zamknięty w obiegu odpadów na szczeblu kraju, samorządu, czyli, że wszystko województwa. Wykorzystujemy, nic nie wyrzucamy. Wszystko wykorzystujemy, nic nie wykorzystujemy. I tu myślę, że żeśmy zgłosili taką propozycję. 8-9 maja organizowanie wspólnie z prezydencją holenderską, ale w układzie Unii Europejskiej, konferencja również na temat właśnie obieg zamknięty, szansą dla rozwoju terenów niezurbanizowanych, teoria i praktyka. Chcemy pokazać, prawda, że mamy wielkie osiągnięcia i naprawdę można w tym kierunku bardzo mocno pójść. Przez ta polska wieś, która może prawdę powiedziawszy, funkcjonować na bazie własnych zasobów, odnawialnych źródeł energii, nie musi tego utylizować, tylko może z tego zupełnie korzystać. To są odpady rolnicze, to są odpady leśne. Tu się włączamy znowu. Sprawy związane z pochłanianiem, pochłanianie przez lasy, to są pieniądze na tereny niezurbanizowane, to jest tworzenie miejsc pracy. I to widzimy wielką szansę, szczególnie w tej polskiej tradycyjnej gospodarce rolnej, o tych małych gospodarstwach, które te gospodarstwa mogą produkować żywność o najwyższej jakości, mają niezniszczone gleby biologiczne, więc można certyfikować tą żywność, a taką żywność jest zapotrzebowanie w Europie. Tu ścisła współpraca resortu środowiska z resortem ministra Jurgiela, z resortem rolnictwa. No i z drugiej strony energetyka, odnawialne źródła energii, ścisła współpraca z ministrem Tchórzewskim, prawda, w tym zakresie odnośnie odnawialnych źródeł energii i chcemy to pokazać w układzie światowym, że Polska jest, może być liderem w tym, do czego Unia w tej chwili dąży i rzeczywiście myślę, że to osiągniemy przynajmniej w terenach niezurbanizowanych. Ale znowu wraca temat, o którym pan minister mówił już kilka razy, wykorzystanie potencjału przyrodniczego, jaki mamy. Ależ oczywiście, my mamy naprawdę potencjał przyrodniczy unikatowy, dzięki właśnie niezniszczonym glebom rolnym, dzięki tym nieliberalnemu leśnictwu, prawda, które jednak kieruje się tym układem przyrodniczym, opartym o świetnych fachowców, prawda, świetnie zorganizowaną, taką wielowiekową, ja bym powiedział, tradycję polskiego leśnictwa i to trzeba wykorzystać za wszelką cenę. No, to jest potrzebne Europie, ale to jest potrzebne również i Polsce. To są miejsca pracy w terenach wiejskich. Czyli efektem konferencji paryskiej jest też, można powiedzieć, wzrost jakby naszej roli w tym układzie międzynarodowym. Ale oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć to z dumą. A tu chciałem serdecznie podziękować i panu prezydentowi, i pani premier, panu Andrzejowi Dudzie, pani Beacie Szydło, dlatego że o ile osiągnęliśmy sukces, a na pewno tak, tak przynajmniej się mówi na całym świecie, że Polska pokazała, powiedzmy, na co ją stać i rzeczywiście, że potrafi konstruktywnie tworzyć porozumienia, no to z tego powodu, że mówiliśmy jednym głosem. Pan prezydent na 70. sesji na milenium w Nowym Jorku mówił to, że Polska ma ogromne szanse, ogromne sukcesy równocześnie, że jest świetnie przygotowana do realizacji polityki klimatycznej. To samo na Leaders Day powiedziała przed otwarciem konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu pani premier. No ja miałem silny mandat ku temu, żeby
powiedzieć również to samo. I uznaniem się zakończyło, że jednak no, byłem w tej grupie osób już powiedzmy ścisłego kierownictwa układania porozumienia paryskiego. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Także zapowiada się bardzo pracowity rok. Panu ministrowi dziękujemy za rozmowę i życzymy no, następnych setek jeszcze bardziej udanych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie z Panem Bogiem. No, w tym roku jeszcze jest prawie, można powiedzieć, 300 dni. Także urzędowania to będzie sporo. 300 dni ciężkiej pracy, ale myślę, że również efektywnej. Dziękuję za wizytę w studio. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.